Politechnika Śląska wychodzi naprzeciw oczekiwaniom współczesnej gospodarki. Realizowany przez nią projekt Unowocześnienie i rozszerzenie oferty edukacyjnej na kierunku automatyka i robotyka przyczynia się do podniesienia jakości kształcenia specjalistów, którzy będą mogli sprostać wysokim wymaganiom rynku pracy w zakresie wdrażania nowoczesnych systemów automatyki w przedsiębiorstwach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki. Automatyka i robotyka jest jednym z kluczowych kierunków dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Ma to szczególne znaczenie na Śląsku. Jednak jeszcze przed kilkoma laty kierunek ten był niedoceniany wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Wymagało to z naszej strony nadania pewnej dynamiki temu kierunkowi. Współczesna gospodarka oparta na wiedzy potrzebuje coraz więcej wysoko wykształconych specjalistów. W ramach projektu podjęto cały szereg działań związanych z przygotowaniem młodej kadry akademickiej. Ufundowaliśmy 12 stypendiów dla doktorantów prowadzących badania naukowe związane z profilem specjalności. Miałem okazję odbyć 3-miesięczny staż na Uniwersytecie w L'Aquila we Włoszech. Zdobyte tam doświadczenia pozwalają mi lepiej prowadzić tutaj zajęcia dydaktyczne na nowo utworzonym kierunku oraz powodują to, że wiedzę naukową, którą zdobyłem współpracując z naukowcami z tamtej uczelni, mogę również tutaj propagować i rozwijać dalej. Otwarcie kierunku o nowoczesnym profilu technologie informacyjne w automatyce i robotyce pozwala studentom zdobyć poszukiwane na rynku pracy cenne umiejętności. Badania nad egzoszkieletami i robotami noszonymi takim jak ten prowadzone są na Politechnice Śląskiej w kierunku automatyka i robotyka. Staramy się wspomóc wszystkie te osoby, których choroby nie pozwalają na normalne funkcjonowanie. Osoby z zanikiem mięśni, urazami kręgosłupa. Staramy się osiągnąć takie połączenie człowieka i maszyny, by pomóc tym najbardziej potrzebującym. Począwszy od roku 2009 przeprowadzono na ten kierunek już 3 rekrutacje. Specjalność cieszy się dużym zainteresowaniem, a średnia ocen studentów specjalności jest znacząco wyższa niż pozostałych. Mieliśmy tutaj możliwość zdobycia wielu certyfikatów, na przykład z oprogramowania systemu SCADA. Odbyliśmy staże płatne w międzynarodowych firmach, a także co pewien czas spotykamy się z przedstawicielami firm, które dają nam ogromne możliwości zdobycia doświadczenia w przyszłości. Nawiązano współpracę z wieloma pracodawcami w zakresie wzmocnienia nauczania treści praktycznych oraz zwiększenia roli przedsiębiorstw technologicznych w realizacji programów nauczania. W naszym ciekawym XXI wieku, wieku technologii, jest niesłychanie ważna współpraca nauki, dydaktyki i przemysłu. Dzięki wprowadzeniu do Rady Zarządzającej projektem przedstawicieli wiodących firm zatrudniających naszych absolwentów jesteśmy w stanie na bieżąco monitorować oczekiwania rynku pracy, a dzięki kontaktom bezpośrednim ze studentami i z absolwentami jesteśmy w stanie również sprostać ich oczekiwaniom.